Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslow. Witam was dzisiaj w takim bardzo spontanicznym filmie. Z tych dwóch komputerów mamy za zadanie poskładać jeden w miarę sprawny komputer dla kuzynki. Z tego co wiem, obydwa te komputery są sprawne, ale nie mam zielonego pojęcia, co w nich jest, więc pomyślałem, że może chcecie do mnie dołączyć w takiej przygodzie i zobaczyć, co nam się uda z tych dwóch pecetów poskładać. No to co, bierzemy się. Tu mamy jakąś śrubełkę. I cyk. Okej, okay, mamy jakiś dysk twardy, który pewnie nam się przyda. Mamy płytę główną gigabajta na sokecie AM3, więc podejrzewam, że to będzie jakiś Phenom, prawdopodobnie dwójeczka. Co my tu jeszcze mamy? A mamy jakąś... Mamy w ogóle kartę na PCI z USB-kami, być może USB 3.0, ale nie wiem. I mamy też kartę na PCI z FireWire. Nie mam zielonego pojęcia, po co to komu. O, GeForce 7600 GT. 7600 GT. Swoją drogą bałem się, że z tymi kompami może być taka jazda, że one będą w ogóle na różny socket, więc pewnie niewiele części będzie ze sobą współgrać, ale dobra, okej, okay, to już wiemy, co tu mamy. Cyk, drugi pececik. O, to już wygląda całkiem lepiej. Więc tak, tutaj mamy płytę na socket AM3, z tego co tu piszę. Mamy trochę RAMu, mamy jakąś większą kartę graficzną, to będzie... No nie bardzo pisze, ale tak... dobra, myślę, że śmiało możemy założyć, że ten PC będzie lepszy. 4 giga RAMu. No dobra, okej. Okay. Prawdopodobnie to jest w ogóle jakiś FX. Niestety płyta ma tylko 2 sloty na RAM. Co szkoda, bo no, tak to byśmy mogli naładować o wiele więcej RAMu. Tutaj na szybko wyciągnąłem jeszcze kosteczkę ze starego peceta, ale nie pisze jaka pojemność. Przypuszczam, że 2 giga. Okej, okay, więc zasadniczo myślę, że z całą pewnością możemy stwierdzić, że no, nie mamy tutaj za wiele rzeczy do zrobienia, bo zasadniczo ta płyta główna będzie lepsza na 90%, ale jeszcze go odpalimy i sprawdzimy, co tam siedzi w środku. Dobra, to odpalamy. Świeci. Windows 7. Long time no see, bro. Okej, okay, tak jak podejrzewałem. Mamy tutaj AMD FX4100. Widzę, kręci się do 3,7 GHz. Karta graficzna to... O proszę, GTX 550 Ti. No to nie jest tak źle. Wydaje mi się, że całkiem ten build jest wyważony, jak na to, jak może być wyważony z FX-em. Więc ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że ten PC będzie bazą do naszego dalszego rozwijania, ze względu na to, że tu mamy FX-a. No nie wiem, żeby w tym drugim PC-cie, żeby on był lepszy, no to musiałby tam być Phenom X4, tudzież Phenom X6, Phenom X4 oczywiście Black Edition, to można by coś go tam pokręcić. Chociaż z drugiej strony trochę też dupiato, bo tutaj są tylko 2 sloty na RAM, tam moglibyśmy upchać tego RAMu nieco więcej. No nie wiem, trzeba zobaczyć. Myślę, że na pewno tutaj bym postawił dyszkę ze względu na to, że no chciałbym przypomnieć, że Windows 7 kończy swoje wsparcie za rok, więc no to już może nie być wcale taki szczęśliwy pomysł, żeby go używać. Proszę, zbutuj sobie Linuxa, najlepiej Archa, bo mem. Katproc.cpu.info, o proszę bardzo, co my tu mamy. O, mamy Phenoma X4, dokładnie model B45. Tak, i mamy 4 GB RAMu. Okej, okay, czyli 4 GB RAMu i Phenom B45 czterordzeniowy, Phenom 2. I teraz pytanie, który procesor jest lepszy? W idealnych warunkach, gdybym miał dużo czasu na to, no to prawdopodobnie puściłbym na jednym i na drugim kompie Cinebench, a ewentualnie testował to w jakichś grach. Ale że tyle tego czasu nie mam, no to zrobię rzecz trochę złą. Słuchajcie, takie rzeczy dość rzadko się zdarzają, ale... Spójrzcie. Różnica 0%. Praktycznie to są niemal idealne procesory, przynajmniej według user benchmarka. Tu wydaje mi się, że w tym przypadku FX będzie rozsądniejszy ze względu na to, że po prostu jest nowszy i w razie czego, gdy będą kiedyś... Gdy może moja kuzynka albo mój wujek zdecydują, że tego kompa warto będzie ulepszyć,
No to na pewno zakup jakiegoś ośmiordzeniowego FX-a zrobi tam różnicę, czego niestety nie będziemy w stanie uzyskać na platformie AM3, więc bierzemy po prostu nowszą podstawkę. Nie bardzo jest co przerzucać między tymi kompami, no co, no przerzucę dysk, może dorzucę te USB-ki, co są na PCI, bo w tamtym kompie z FX-ami jest trochę mało USB-ków, więc no myślę, że zasadniczo tylko tyle mogę zrobić. Cześć, słuchaj, wiesz co, ja dzwonię w sprawie kompa. Tego do Agatki. Okej, tak więc krótka gadka, pogadałem z wujkiem i plan wygląda następująco. Przekładamy z tamtego drugiego peceta, ten jest z Fenomem. Przekładamy z tego peceta z Fenomem wszystko co się da, czyli praktycznie użyteczny będzie tylko dysk twardy i ta karta PCI na USB-ki. A do tamtego kompa z FX-em wrzucamy dysk SSD 240 giga, instalujemy dyszkę, no i zasadniczo to jest wszystko co robimy. Tak więc widzimy się, gdy zakupię dysk. Tak więc zgodnie z naszym planem upgrade'u wrzucamy tutaj Adatę SU650. Nie jest to może co prawda najlepszy SSD, ale za to za najlepszą cenę, bo po prostu jest tani, a zasadniczo zrobi robotę. To jest śmieszna rzecz, bo myślałem, że wsadzę taką dodatkową kartę z USB-kami. Odetnę jakikolwiek dopływ powietrza z karty graficznej, więc chyba zrezygnuję w ogóle z tego pomysłu wsadzania tej karty. Okej, tak więc mamy naszego FX-a. Zapytamy mu Cinebench'a. No i uzyskujemy 259 punktów. Znaczy nie jest to jakiś super imponujący wynik, no ale do podstawowych zadań i do jakichś prostszych gierek powinien dać radę. Okej, totalnie na szybciora, odpalę tutaj wieśka. No to słuchajcie, nie wygląda zbyt obiecująco, bo Wiedźmin się zaciął, w ogóle nic, zero. Co się w ogóle... Aha, co, w ogóle crash? Spoko. Ej, na całe szczęście GTA 5 się nie skraszowało. Ojej, co to? No i tutaj na ustawieniach najniższych z DirectX-em 11 na rozdzielczości 1360x768. No mamy okolice 40 klatek. Jest 36, 37. No to całkiem spoko. Jeszcze zobaczymy jak się... O! To dziwne to było. No spoko, nawet przy większych prędkościach nie występuje żaden problem z doczytywaniem się tekstur i w sumie nie spadamy poniżej 34 klatek. No proszę, czyli jednak FX i 550 Ti dają radę. Ciekawe co z tym Wiedźminem się stało. Odpaliłem jeszcze rzutem na taśmę Skyrima Special Edition, czyli tego nieco podrasowanego i tutaj na ustawieniach najniższych przy rozdzielczości takiej samej, czyli 1360x768, mamy okolice 50 klatek i to raczej nie spada poniżej tego, więc myślę, że całkiem spoko wynik. Tym bardziej, że ta wersja Skyrima, jak widzicie, jest dość obszerna w trawę i tak dalej. No i wygląda to całkiem nieźle. No i chodzi też nie najgorzej. I oto, moi drodzy, cały FX 4100 sparowany z GTX-em 550 Ti. Szczerze mówiąc, dziwi mnie, dlaczego ten wiesiek się crashował, no ale wydajność w grach jest spoko. Moja kuzynka najprawdopodobniej będzie grała tylko pewnie w jakieś Simsy tudzież Minecrafta, więc myślę, taka wydajność jak najbardziej jej wystarczy. Szczerze mówiąc, myślałem jeszcze nad podkręceniem tego FX-a, bo jak zapewne niektórzy z Was wiedzą, FX-y bardzo fajnie się kręcą. Jednakże, z tego powodu, że to nie jest mój komputer i daję go mojej kuzynce, która jak mniemam chce mieć po prostu bezproblemową, że tak powiem, pracę ze swoim komputerem, czy tam zabawę, po prostu stwierdziłem, że lepiej będzie tego proca nie podkręcać ze względu na to, że gdyby coś było niestabilnego, gdyby ten komputer randomowo się crashował czy coś takiego. No co, moi drodzy, taki trochę bardziej spontaniczny materiał, troszeczkę w innym stylu niż zwykle, ale mam nadzieję, że również coś z niego wyciągnęliście i że Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobało, to łapkę w górę, no i możecie zajrzeć też na Discorda i Facebunia. Tyle z mojej strony, na razie, bajos.